Dzień dobry, witam w kolejnym spotkaniu ze sztuką. Przewodnik po Florencji, Joanna. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, opowiedzieć krótko o jednym z najbardziej ekscentrycznych obrazów początków XVI wieku we Florencji. Najbardziej dziwnych, fantastycznych, coś innego jednym słowem. Obraz został namalowany przez Piero di Cosimo, malarza z Florencji, który żył pod koniec XV wieku, umarł w 1522 roku we Florencji, prawdopodobnie na dżumę. I właśnie opisany jest przez Vasariego w Żywotach malarzy jako dziwak, outsider, malarz, który nie wpisywał się w tendencje tamtych czasów, czyli tendencje renesansu, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Botticelli, ale właśnie miał taki, wyrobił sobie taki własny styl, pełen symboli, odniesień mitologicznych i czerpiąc z różnych tradycji, czerpiąc z tradycji malarzy północnych, czerpiąc z tradycji kolorystycznej z Wenecji, rysunku, który był wykonywany na początku XV wieku, na przykład przez Filippa Lippi i tak dalej, i tak dalej, i wytworzył swój własny styl. Opisany przez Vasariego jako dziwak, ponieważ właśnie stronił od wydarzeń towarzyskich, nie lubiał hałasu, bardzo był zainteresowany różnymi dziwnymi zjawiskami natury i w jego właśnie malarstwie widzimy też właśnie ważność, jaka jest przypisana naturze. Na tym obrazie, który znajduje się w galerii w Muzeum Uffizi, jest pokazane uwolnienie Andromedy przez Perseusza. Jest to wydarzenie opisane przez Owidiusza w Metamorfozach. Perseusz, który wraca po zabiciu Meduzy do domu, do swojej krainy. Widzimy go właśnie, ma skrzydlate buty, hełm, który czyni go niewidzialnym, tarczę i zbroję. Zauważa on właśnie tą dziwną scenę, piękną dziewczynę przywiązaną do skały, Andromedę, i potwora, który przyszykowuje się do jej pożarcia. Tutaj w lewym rogu widzimy tłum, który rozpacza na ziemi, na niebiesko, na błękitno ubrana. To jest matka Andromedy, Kasiopea, która właśnie chwaliła się swoją pięknością przed bogami i za to Posejdon postanowił ją ukarać, wysyłając potwora, gdzie właśnie zdecydowano, by na pożarcie, na poświęcenie poszła jej córka. Tutaj widzimy jej ojca. I widzimy jej ojca Cefeusza w turbanie i narzeczonego na czerwono Fineusa. Perseusz zauważa tę scenę i jest tutaj przedstawiony ponownie, jak zabija potwora w momencie jego zabicia. I po raz kolejny zostaje tutaj przedstawiony, kiedy po uwolnieniu Andromedy obejmuje ją i tuli w swoich ramionach. W tym samym momencie po uwolnieniu Andromedy zwracamy uwagę na tłum po prawej stronie, czyli te same osoby, Fineus, Andromeda, jej matka, jej ojciec, świętują, machają gałązkami oliwnymi i prowadzą ją właśnie jak orszak ślubny, by pojęła za mąż Perseusza. Czyli wiele różnych wydarzeń przedstawionych na tym samym obrazie. Zwróćcie uwagę właśnie na ekscentryzm tego malarza, na sposób, w który przedstawił on pejzaż. Jest w tym właśnie dużo inspiracji malarstwa północnego. Myślimy tutaj o Boschu, myślimy tutaj o Bruelu. Właśnie widzicie to też w kreacji, w stworzeniu tego potwora. Przywołuje nam bardzo tutaj potwory stworzone przez Boscha, czy również te dziwne instrumenty, które autor, malarz wymyślił, ponieważ one nie istniały. Są to nieistniejące elementy. Element, ciekawostka, element w centrum przedstawił tutaj korale. Słabo je widać, ale są to korale. Odnosi się to właśnie do krwi zabitej Meduzy. Podobno właśnie jej krew przemienia rośliny
w kamienie, czyli w ten sposób rodzą się korale czerwone. Czyli jak widzicie, ten malarz ma właśnie ten swój własny styl, bardzo charakterystyczny. Chciałam Wam właśnie pokazać inne jego, kilka jego innych obrazów, byście sobie zdali sprawę. Tu jest portret Simonetti Vespucci, też właśnie duże przyłożenie uwagi do pejzażu i dziwne przedstawienie jej, właśnie jej sylwetka, która zlewa się z chmurami, natura, która oddaje stan ducha przedstawionej postaci. Było to dość oryginalne podejście do takiego tematu w tamtych czasach. Jednym z piękniejszych obrazów, które namalował Piero di Cosimo, jest śmierć Procri. Również odnosi się do wydarzenia mitologicznego. Chciałam właśnie Wam pokazać, jak to wyglądało. Tutaj następny, piękna kolorystyka. Kolorystyka, która też odnosi się, inspiracja od malarzy z Wenecji. Piero di Cosimo używał już oleju i tempery grassa, czyli tempery tłustej, tempery mieszanej z olejem. I tu jest właśnie obraz, który ja najbardziej podziwiam, czyli właśnie śmierć Procri. Też odnosi się do wydarzenia mitologicznego. Bardzo, bardzo piękny. Zwróćcie uwagę właśnie na kolorystykę, na ekspresję postaci, czy na przedstawienie właśnie zwierząt, pejzażu. Coś niesamowitego. Także warto zwrócić na tego malarza uwagę, mimo że on jest mniej znany. W tamtych czasach we Florencji działali Rafael, Leonardo da Vinci, Michał Anio, na przykład Piero di Cosimo właśnie wyodrębnił swój własny styl. Ten obraz, Uwolnienie Andromedy, został zamówiony przez Filippo Strozzi, dla swojego prywatnego pokoju. Była to moda tamtych czasów, zamawianie właśnie ozdób do sypialni, na boazerie, do pokojów prywatnych. I prawdopodobnie odnosi się, biorąc pod uwagę, iż Filippo Strozzi był przeciwnikiem Medyceuszy w tamtych czasach, 1515, sytuacja polityczna we Florencji jest dość niestabilna, Medyceusze zostają wygnani i ponownie wracają do Florencji. Filippo Strozzi był jednym z przeciwników i prawdopodobnie właśnie to zabicie potwora przez Perseusza ma kontekst polityczny zabicia, zniszczenia tyranii medycejskiej we Florencji. Co ciekawe, ten sam symbol Perseusza 30 lat później będzie wykorzystany przez Kosmę I, by pokazać coś zupełnie przeciwnego. Perseusz, który zabija Meduzę, to Kosma I, który zabija wszystkich przeciwników politycznych, między innymi frakcję przeciwników Filippa Strozzi, czyli ironia losu. To tyle. Zapraszam do zapoznania się z twórczością właśnie Piero di Cosimo i zapraszam na następne spotkanie. Pozdrawiam.